Powiedziałeś coś by, by, bardzo mało popularnego parę zdań temu, co trochę też wymaga odwagi, bo powiedziałeś, że nie jeśli dobrze zrozumiałem, że nie zgadzasz się z taką tezą, że w rapie nie ma miejsca na kompromisy, że masz takich kolegów, którzy tak twierdzą, i poczekajmy parę lat, zobaczymy, co się stanie. Czyli jeżeli byłem. No tak, uważałem, ale jeżeli że... czytam dobrze między słowami, to oznacza, że ty teraz masz siłę i odwagę powiedzieć, że nie, niech ja. Wszędzie jest miejsce na kompromis. Może nie w każdej sytuacji, Aha. ale jak inaczej żyć na świecie, który coraz bardziej dzieli ludzi. Pod każdym względem. Gdybyśmy sobie nie podali ręki jakiś czas temu, no to nie rozmawialibyśmy, tak? Mhm. Przecież to nie od dzisiaj rozmawiamy o moim udziale w cgm tak? No tak. Przecież to nie od dzisiaj, kiedy podlinkuję coś z CGM, u podpisują mi, że jestem hipokrytą, bo kiedyś wojowałem z CGM-em, a teraz yy, was linkuję, tak? No wiesz co, yy, no nie. i widzisz, tu jest właśnie ten, ten element, że ludzie lubią zapamiętać, co powiedziałeś kiedyś. I nie masz prawa już kompletnie się z tego wycofać, albo zmodyfikować, ani zmienić zdania, bo nie daj Bóg, albo po prostu rozwinąć tego. To znaczy, że masz stać mentalnie w miejscu, czarne jest czarne, białe jest białe. Jak to kiedyś powiedział hmm. pewien raper, że ci zero-jedynkowi raperzy to teraz y, z nich tak wyszło, jak wyszło, że wcale tacy nie są i bla bla bla, i, i nie wiadomo, co on tam jeszcze y, powiedział. Bo jakoś ten specjalnie nie żyję. <noise> Wszystko mhm. jest do zweryfikowania po czasie. I gdybym chciał toczyć wojnę z ludźmi, z którymi minie po drodze, to bym po prostu to robił. Jestem na takim etapie życia, że wszyscy szczekają, karawana jedzie dalej. I tak naprawdę, jeżeli ktoś mi mocno nadepnie na odcisk, to może za jakiś czas zareaguję, ale tak naprawdę skupiam się na rzeczach, na które mam wpływ, mm -hmm. a nie na to, co kto powie, i, i tak naprawdę jak zostanie oceniona moja twórczość. Yy, uważam, że na każdym etapie mojej działalności muzycznej starałem się być na tyle autentyczny, na ile potrafiłem, yy, ze wszystkimi swoimi wadami i zaletami, i tak staram się tym kierować do dzisiaj.